lepiej to jest na żywioł zacząć nagrywać. Cześć, jestem Jacek, dzisiaj gramy w Lola, a ze mną jest... Ocia! Dokładnie tak. Na żywioł mówię, najlepiej zamiast przygotowywać, wiesz, jakieś karteluszki, sruszki, dumne wypowiedzi, po prostu lecieć na żywca. Pamiętaj, najlepsze akcje zawsze są na spontanie. Podobno tak. Gramy normalnego drafta, z racji tego, że jest mała różnica między mną a Olą w kwestii rangi. To też nie możemy rankeda zagrać, ale myślę, że draft w dobrym towarzystwie, odrobina zabawy dobrze nam zrobi. Myślę, że będzie śmiesznie. Tym bardziej, że trochę... Zwłaszcza, że ja czasami bywa, że jak nie mogę poratować, to wpadam w panikę czasami. Będziecie się śmiać ze mnie. Ta panika jest najlepsza. Gdzie śmiać? Będzie dobrze jak w Wietnamie, jak Ameryka najechała. Mój ty słodki Jezu, zobacz na nick tego pierwszego gościa. Mój Boże. Co bierzesz? Co rakę? Okej, spoko. Rakę, ale teraz już inne runki mam. No i rewelacja. Powiem, przećwiczyliśmy sobie jedną gierkę z Olą, poszło nam fenomenalnie. Ja zbanuję, myślę, w takim wypadku Blitzcranka. Dobra. No? To kogo chcesz, żeby ci zbanować? Morganę. Tak myślałam. No to jest dwa takie największe utrapienia, o ile jeszcze Blitzcranka fajnie idzie skontrować, bo wiesz, jak nie trafi, czy unikniesz, to po prostu jest bezużyteczny, wchodzisz jak w masło, tak? Natomiast z Morganą jest tak, że nawet jeżeli nie trafi, to ma jeszcze fajną tarczę, gdzieś tam tą plamą trochę spowolni, pomęczy. Wiem. Lubię Morganę. Też jest OP też. Też jest bardzo OP też. To możemy spróbować setupu kiedyś z Morganką. Jean Morgana, Caitlinka Morgana. Jezus Maria, jak ja płaczę za Gralem. Ja kochałam Grala na Morganie. Moja tarcza wtedy była taka świetna, bo leczyła i to tak dużo. A, i musisz być gotowa, bo Samirą często mam tryb kamikadze, a mają już Nautiliusa, widzę. Właśnie widzę. Ale to nie problem, bo Nautiliusa chyba sparuje z W. Powiem ci, że pytanie też, jak to będzie z E, bo przecież wiadomo, jak rzucę E pod nogi, no to jest wyciszenie, tak? Mhm. To też jest inaczej. Pytanie, jak to będzie w ogóle z naszym junglerem? Na środku jest Fizz, okej. Okay. Jungler. Hecap. Wiesz co, dużo osób teraz gra Hekarimem na dżungli, więc wydaje mi się, że jest meta, że jednak się sprawdza. Jax wygląda quite promising. Wiesz, Hekarim, wiesz, może być ta Hekarimowa meta, ale wiesz, zależy od umiejętności też gracza, nie? To... Ja jestem słaby Samirką. Chociaż ostatnia gierka chyba była fajna, nie wiem, czy to ja z tobą grałem tego Arama? Chyba tak. Co tak miałem te 30 coś? Fraków? Tak, chyba tak, tylko wtedy graliśmy bez Sailor Moon i tego. Aha. Ja wtedy graliśmy w innym gronie trochę. W ogóle znowu Lilkę mają. O, wow. I nie mają normalnie, mają tego Nautilusa z Jeanem. Znaczy Ziggs dobrze, Jean dobrze, Nautilus dobrze, Liliana dobrze, Kennen gorzej. Bo Kennen mnie zestunuje z ulta, nawet jeżeli mam odpalone odbijanie pocisków. I tak samo przerwie mojego ulta swoim ultem. Kurczę, tak naprawdę Nautilus też go przerwie. I Ziggs też. Generalnie rzecz biorąc, będzie ciekawie. Damy radę. Jedyny tutaj... O. Jax może mieć duży problem, ci powiem. Mówisz? No jasne, że tak. Kennen powinien go łatwo skontrować. Teoretycznie. Ale pytanie, jak gościu gra Kennenem? Bo Jax to wygląda, że no tak troszkę nim jednak gra. Nawet sporo bym powiedziała. 38 ma tylko tych... Mastery. Kennen ma zablokowane, więc nie zobaczymy. Ziggs czwarty, Nautilus piąty.
Znaczy, jak ma zablokowane, to znaczy, że nie ma po prostu, nie? Może mieć trzecią, drugą lub pierwszą. Aha, okej, dobra, myślałem, że to można zablokować też tak, żeby nie było widać. Jest! Co? Nie! Coś... Dobra. Chlasnęłam się niechcący znowu z umiejętnością. Jaką? Dobre masz. Chodzi o to, że wzięłam nie ku... Tylko tak jak na poprzednie. Silensa czy leczenie? Silensa. To jeszcze nie jest źle. Można zacząć od silensa. Lepsze to niż od heala zaczynać na pierwsze. Czekaj, jak to się dawało pieniążka? Nie, o. Pyk. To jest świetne, poczekaj, może trafię. Uwaga! Crap basket. No, niech się przestanie ruszać ten Hekarim. A, bo ja nie mam pieniążków, dlatego nie wchodzi. No, co ci powiem? Dlaczego mam być przeciętna, skoro mogę być brutalna? To był banan. Wiesz, jaki mam Jezu, problem ja mam... z Samirką? Jaki? Tylko, że za często się zapominam i myślę, że to jest Melas. I wchodzę w walkę face to face. To powiem ci za to, że ja miałam okazję zagrać Samirką na One for All'u i dla mnie problemem bywa czasami umiejętność, którą ma na kół, bo jeśli dobrze pamiętam, ona ma w zależności od tego, co jest tego. Czy ciebie stoją blisko miniony, czy coś jest dalej. I... Ale wiesz, że wtedy zadajesz dużo większe obrażenia, jakie jest wiem, na blisko. Ale... Wiem, tylko czasami wiesz, chcę... Odruchowo chcę przeciwnika wycelować, a kończy się na tym, że niechcący rzucam w tego. Nautilus wyszedł zniszczyć mój totem, także Ginny jest chwilowo sam. Nie, ale nie mam umiejek, żeby nawet w niego wejść, wiesz? Znaczy nie, no na razie na spokojnie, ja tylko mówiłam. Co? Przecież ja mam tutaj pod atak speeda. Ja pierdolę. A może być ciekawe, dobra, ku. Będzie niedługo na autobus wchodził. A, to nie paruje, okej. Ładnie zatrzymani, ale uwaga, niestety uwaga, ja... Uwaga, nie, dobra. Zapaliłem, bo mogę ich podbić, wiesz? Ale wiesz co? Ty, Nautilus ma podpalenie. Zużył czy dobrze, nie? Dobrze, że mi... Nie, na szczęście nie zużył, bo jakby mnie podpalił. Chociaż nie, chyba zużył na mnie, wiesz? A nie masz potek? Nie... To uciekaj, uciekaj, uciekaj! On będzie cię Jin chciał na ulta zdjąć. Znaczy na trzeci atak, czwarty. Wiesz co, myślę, że na W prędzej będzie chciał mnie trafiać, wiesz? W ogóle nie wiem, czy to był bug. Czy tak realnie faktycznie jest, ale... Fujina może przejść przez swoją barierę. Serio miałam taką akcję. Naprawdę? Mhm, że graliśmy One for All'a, graliśmy na Jinów i jego W przeszło przez Samirki, nie? Bo ona na W ma tą osłonę tylko, nie? No to dziwne. Może to naprawili, może przy One for All'u to chyba Samira wychodziła, więc... Kurczę, masz bardzo mało życia. Być może. Może się cofnij, co? Dla bezpieczeństwa. Ja to przytrzymam. Dobrze. Wiesz co, to od razu ja sobie chyba wezmę kolejny totem. Tylko nie stawię tak od razu. Wiesz co, nie, chciałam się ciebie zapytać, jak długo dasz radę, bo bym poszła go koło smoka raczej postawić. Aha, riski koło smoka. Riski koło smoka, ale jest szansa, że wtedy, wiesz, mamy zabezpieczonego totemem, że, wiesz, oni puszczą warda i mają go... Przyjdą, to mamy wizję tam chwilę, nie? Można... Zawsze. Nie wiem, liczę, że Hekarim wejdzie, więc jakby tak było, to może byś się przydało, ale Hekarim nie wejdzie, bo Hekarim sobie poszedł!
A ja nie umiem farmić Samirą. Ale widzę, że Hekarim ma ten. Oba buffy. I ja się podleczyłam. Sku. Uważaj. Uwaga, Nauti będzie się kitrał. Ryzykuję, ale dobra, tu musimy mieć totemik. Dzięki, Jean. Nice! Mamy to. Ach, mamy zdążył to. Się uleczyć Fagas. A Nautilus zdążył uciec na tym. Mm. Dobra, pójdę, puszczę totem koło tego. Ale wypalił się ze wszystkiego. O Jezu! Wystraszyłaś Samirka. Się? Wiesz co, myślałam... To nie jest Samira. Boże, Lilia. Trzeba mu pomóc, trzeba mu pomóc. O, wow! Ładnie w niego wszedł. O Jezu, wow. Maria, myślałam... Widziałaś tego pana na jak leciał? Nie. Aha, myślałaś, że skasujesz. Że tak, że poleci niechcący KS i miałam taki, Boże, nie. A to mi się nic ja nie bardzo, stało. Ja jako support bardzo nie lubię. Ja mam leczyć, bronić, tak jak mówi taka zawsze. Czekaj, może się uda. Uważaj. Spokojnie, jak sam nie wejdzie. Smok, 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 smok. Teraz dopiero widzę. No, Hekarim jest na low. O! Ogarnął to, dobrze. Może nie chce weźmie tego? Ja się wracam, pomogę. Moja droga. Wiesz co, ja mu trochę pomogę tutaj z tym blue buffem, bo on tak widzę... On cierpi. Cofaj się, cofaj. Masz. Żyj, Hekarim. No i wypiłem całą szklaneczkę wody. No i bardzo dobrze. Dobra, weźmiemy sobie... tak, bo przyda się regeneracja many i punkty mocy, bo od punktów mocy zależy siła mojego heala. Ale są też itemy, które zwiększają drastycznie po prostu. O, mam ulta, party hard. Wiem. Nie, tylko mimo wszystko tak... Na Soracie pamiętam właśnie to, że im większą moc miała, też tym miała lepsze leczenie, więc... A z drugiej strony dobrze jest mieć troszeczkę na przykład na kół przywalenia. No bo to też zwiększa twoje chyba przywracanie tak, życia, bo, nie? Tak, bo jak złapię czempiona w kół, no to się leczę z tego, nie? I dostaję też troszeczkę many. Idę, biegnę pomóc. Spokojnie, ja po prostu chciałem go pogryźć, wiesz? Żeby się bał, żeby czuł ten respekt. Tak jest. A co do tego walczenia wręcz, to jest też fajne, że jak wręcz walczysz na blisko, to zadajesz większe obrażenia u samitki. I zadajesz nie jednej postaci, a trzem na przykład, jak są w rzędzie. Uf. Tak? Ale nie mówię z kół, tylko z autoataku. Czekaj, trzeba go wyciszyć. Uuuu! Dobrze! I świetnie! Pyk! Uważaj! Flanka! Spokojnie! Akurat to jest o tyle fajne, że ten... że to długo wybucha jednak, więc zanim to wybuchnie to... Mm. No i fajnie. Pieniążki. Ciekawe czy Playtania nie weźmiemy. Na wszelki wypadek, bo ona strasznie szybko kica. O. To zostajemy. A czy ty możesz sobie czmychać? Wiesz co, ja się cofnę po to, żeby mieć lepsze, dokupić sobie przedmioty, nie? Arbuzik luzik. Jak więcej to mawiał życia, ktoś kiedyś. Tego.
W sumie mogłam chwilę zostać, bo bym miała od razu do tego, do kryształku większego na życie. A w ogóle, o Jezus Maria, Fis jak leży. No przykro mi Fis, ja jeszcze nie mam erki, bo niestety... Ale po co? Nie, to by mu nic nie dało, po co byś dała mu erkę? Jak on nie ma many, i tak byłby useless, by musiał się wrócić. I tak. A znaczy wiesz co? Może jak nie ma many, to jest useless, ale ma większą szansę uciec i przeżyć. A, i jeszcze jedno taki pomysł mam. Jak zaczynamy teamfight, to daj mi heala na początku, wiesz? Bo Nautilus szybko coś czuje, wrzuci Ignite'a. Ojej, zawaliłem. Gotowa na zabawę? A, o, czemu nie? Fis chce iść. Co mnie zabiło? Podpalenie chyba. O, cholipcia, faktycznie. On cię podpalił, ale ja niestety mam... O Jezus Maria. O Jezusie. W lewo, w drugą! W drugą, w drugą, w drugą! Nie! Ło, ale blisko. O Jezu, nie żyje! Kurde, nie żyje! Wiesz co, gdyby Kenen nie przyszedł, to jeszcze by była szansa, ale tak. Kenen przyszedł, nie dojechał, bo tak to bym przeżyła. Szkoda, szkoda. Ja bym ich pozabijał, gdybym miał odpowiednie runy. No niestety, standardowo. Ilekroć... Znaczy, no słuchaj, no każdemu się zdarza, tak? No, nie, ale ilekroć nie. Zaczynam nagrywanie, robię jakieś głupie runy. Ruchy runami. Nie martw się. Ja mam tylko dwie strony run i reszta to jest te bazowe, co ci daje Rito. Także generalnie ja bardzo często muszę grać na tych bazowych, których nie da się zmieniać. Rito plus... Muszę sobie nazbierać w końcu i je nakupić, bo tak ciągle albo postacie kupuję, albo coś, albo coś tam innego będzie i kończy się na tym, że ja dalej planuję kupić strony run. Ten biega, widzę z... Mam fajny pomysł. Jaki? Daj się złapać. Okay. O, doskonale! Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Bi! To bi! Nie mam heala! Dobrze! Ale nie, no chciałem, żebyś go dobiła. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiesz co, był on... O! A to ja zabiłam, ojoj. Tak! Ale ja... Uciekaj, nie, nie walcz, nie walcz! Uciekaj, 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 uciekaj! Zamieniony, zamieniony, w lewo! Dobrze. O! To ty, ja się tak łatwo nie dam. Klep go jak pan Najman matę. Teraz będzie miał znowu graba. Ale ja go wyciszę uprzednio, więc jego grab mi dużo nie zdziała wtedy. Nie wiem, czy nie przyjąłem towera na twarz. Patrz, co on zbudował bydlak. Dlatego tak dziwnie skacze. Ale powiem ci, że wusa Mirki może zablokować towera. Nie, chyba. Może. Wrogie pociski, ciekawe czy tower. Ja powiem ci tak, ja autentycznie... Nawet znajomi byli zdziwieni, jak graliśmy właśnie tego, że ja zablokowałam niechcący towera. I nikt nie wiedział dlaczego. Jakim prawem w ogóle, nie? Jack obrywa, Fis obrywa, ale Hakari nie traci jeszcze. Nie, nie dobiegłem. No, zawaliłem, nie, nie, strasznie zawaliłem, wiesz, to była totalnie moja głupota. Nie sądziłem, że on mnie tam chwyci, myślałem, że jestem już poza zasięgiem. Wiesz co, ja próbowałam ratować ultem, ale na razie jeszcze... Spoko, Hekari ma dobla za to. Ale już tak. Ale niestety już troszeczkę za późno i nie wskoczyły asysty. W ogóle właśnie, trzeba to tutem rozbić. Masz tutaj Karim Hila. Pięknie. Widzisz, o ile dużo lepiej z tą runką? Zawsze dajesz shielda. Smoczka, smoczka, słońce, smoczka. O. Generalnie to... Czemu on na ciebie pinguje? Żebym nie szedł mu pomagać ze smokiem, że on sobie sam da radę, żeby farmę robić. Musiałam się doasystować. Fis widzę mocno obity i nie wiem... A, dobra, już się cofnął na bazę.
mi kasę tutaj, żeby stworzyć item. Powiem ci, że... O Jezu, chciałam zaryzykować, ale to byłby błąd. Jin ma dużo lepszą farmę ode mnie. Dlatego jest. Ale Hekarim jest... Powiem ci, że Hekarim jeszcze nie umarł, za to ma 8.01, więc naprawdę jest na... Nie, bardzo źle, bardzo źle, bo jak będzie wszystkie fragi zgarniał... Znaczy nie, na razie powiem ci, że wiesz, nie widziałam, żeby psuł, więc w tym momencie wiesz, że zgarnął, bo zgarnął, to... Ten mi znowu... Autilus, więc jest z boku, więc trzeba... Ojej, ojej, ojej. Tak dobrze Jin to nie ma, aż tak powolna nie jestem. I dzięki, że mnie leczysz. Dobrze, bijemy się. Może się uda. Niedużo brakło ja! Jezu, nie! Gro, nie rób mi tego, nie teraz! Jezu! Spadły mi klatki przez chwilę do zera i po prostu wiesz, taki nie wiem, co się dzieje. Może go dobijesz? Nie. Nie. Czmychniesz, czmychniesz. No, spoko. To było dobre, poszli sobie, nie? A ja tak autentycznie im skoczyłam na tacy. Nie, to było fajne. To fajne. Ten złożył już Solari. No nic, strasznie zawaliłem tego lane'a. Ale i tak... Nie, jest bardzo słabo, on ma 50 farmy ponad mną. To jest miazga. Tower jeszcze wzięli. Znaczy w poprzedniej grze też nam wzięli tower, nie? Muszę się nauczyć nią farmić, bo na razie nie idzie totalnie. Dobra, tu mają. Widzisz, odbiłem granata Jina w locie. Wyłączyłam im totem z boku, pewnie zaraz tam przyjdą. Nie ma sensu, żebym tam szedł. O. To naprawdę sięga? Nie, uciekaj. Uciekaj. Nie. Mówię, uciekaj, on ma dwa itemy, on jest no, dużo silniejszy. Nie, mówiłem, nie on... Ale mówiłem, nie, bo niepotrzebnie podchodziłaś, mówiłem, żebyś uciekała. Ja też zawaliłem niemiłosiernie. Ciągle zapominam, że Nauti ma taki straszliwy zasięg. Po prostu musimy, wiesz co, grać defa takiego ciężkiego, głębokiego i niech oni nas kierują. Też zasługuje na to, żeby być skierowany. Ale powiem ci, że... ale topem ładnie idą. I powiem ci, że zastanawiam się, czy dobrze nie byłoby po prostu pójść to wszystko topem. To oni pójdą botem i my stracimy troszeczkę expa i farmy, ja szczególnie. Nie, trzymamy się swojego. Jest dobrze. Się przy okazji trochę poduczę farmić. Znaczy następnym razem ty nie zrobisz raczej już gafy z Samirą, że nie weźmiesz runki na speeda. No to tu jest duża różnica też. Uwaga, idę za tobą, ale... Spoko, ja na razie... O ja pierdziele! Dobra. Nie! Jezu! Osłonię cię! A spokojnie. No nie wiem, czy takie spokojnie. Jakaś asysta. Jest dobrze. O jest! Jak oni tam działają. Można powiedzieć, ale że ci się... chyba, powiem ci, że cię chyba tym ultem troszkę tam poratowałam. Nie no, wiem. Troszkę bardzo. Chociaż... Jak na moje, to tak mało mam w sumie tego ulta. Żyje, tak? Tak. Jak coś nie mam, jeszcze flasza na trochę. Jin już wstał. O, zanim podejdzie to. Popchamy. Albo... Boję się, żeby nie wyjechali w nas zaraz, bo smog. Ale może zdążymy. Próbujemy. Wiesz co, myślę, że nie, bo rzekę mamy dobrze oświetloną. Musieliby wskoczyć tam roślinką. Mogliby tędy iść.
No. To co, Wardo? Nie? Stary. Ale niechcący. Czemu ciebie? Przecież... Ej, czemu ciebie zaatakował? Bardzo dobrze. Zasłużyłem na to. Nie. Tak. Zdążyłam się załapać jeszcze na asystę. O Jezu. Ej, ale brawo. Polecieli za Hekarimem. Jak Hekarim se radzi? Hekarim se dobrze radzi życiowo. Hekarim jest na żarty jak dzieci w Afryce. Czekaj, co? Dobra, Jaxa uratowałam. Przy fajcie z Kennenem. Chyba Kennen się wystraszył. Jezu, jeszcze as. To jest gra wygrana i to dzięki nam! Teraz, gdybym był takim typowym trollem, napisałbym coś w stylu EZ, albo coś takiego. A wiemy. To jest taktyka, żeby triggerować przeciwnika w końcu, nie? No. Ale ja wolę honorowo ich klepać, wiesz? Yo, wow, ale damage Fizza jest ładny. No, Fizz też jest na filmie. Patrz co on robi, patrz co on robi. Robi miazgę. On jest gruby jak stąd do Cieszyna. Tak samo jak Hekarim. A Jax ma fajne 3-3-3. Patrz. Dobra, tu już nic. A, Fizz miał Loa i tego. Nie zdążyłam. Oj, z tym gościem nie walczę. Nie. Nie, uciekaj, nie! O Jezu. Spokojnie. Nie panikuj. No. I zaraz będzie. Zrobiliśmy to. No i pięknie. Bo hak poszedł na Sorakę, a nie na ciebie. Uciekaj. Jak coś mam jeszcze E i mam ulti. Tak. Ale jestem bez many, wiesz? Ja mogę tylko autoatakować, a ale, wtedy... Ale mogę go wyciszyć, wiesz? Daj mi manę. Pamiętasz? Nie wiem, czy pamiętasz, ale Soraka kiedyś dawała manę. Serio? No, miała zamiast chyba silensa tej plamy. Nie pamiętam, czy zamiast tego, czy... Q było na pewno, leczenie było zawsze i zamiast E, zamiast plamy, to dawała manę. Fajne, co? A co ciekawe, ale za to jej splasher był okropny, taki, że koszmary po nocach masz na pewno. Tak, to swoją drogą. Bo widziałam, miałam okazję oglądać sobie stare splasharty kiedyś i powiem ci, że... Ale za to pamiętam stary splasher Warwicka, ten taki jeszcze pierwszy z czarnym... Straszne. Jeszcze tego Warwicka starego pamiętam. Ojeju, jak ja wtedy lubiłam nim grać na początku. Fajny był. Fajny był, ja bardzo lubiłam Warwicka. Ale wiesz, powiem ci, ja odkryłem swoją postać, którą byłem dobry i którą mogłem spokojnie klepać. No, myślę, że tak diament lekko. Kogo? Starego Aatroxa. Tylko odkryłem go dopiero tak naprawdę przed tym, jak go zreworkowali, więc wyobraź sobie mój wielki żal. Powiem ci, że... Ja miałem nim chyba 80% win ratio na 40 gier. A miał jednego reworka? Tak, jednego. To powiem ci, że jeszcze miałam okazję poznać starego Aatroxa, bo pamiętam jego poprzedni wygląd i najczęściej je po prostu kojarzę po wyglądach, bo ja po postaci, nie? Także generalnie rzecz biorąc... Ja pierdzielę, jakie gunwo. Patrzy... Nie mają szans się nawet odbić. Nie mają po prostu. Ziggs jest 1-12. Wierzysz? 1-12. To w sumie jest nawet gorzej niż ja. Ja umarłam tylko dwa razy całe. O nie. R. To powiem ci, to nawet ja stoję lepiej niż Ziggs. Nie no, ty masz bardzo dobre staty przecież. Co
Co ty chcesz? To masz fantastyczne staty, idealny support. I powiem ci, że jesteś drugą osobą, która mi mówi, że jesteś świetnym supportem. No bo tak, bardzo się starasz, wiesz, skupiasz się na grze, na ratowaniu ADC, to jest to, czego moim zdaniem prawdziwy support potrzebuje i to jest ten tryb supportów taki... Skupiasz się nie na tym, żeby zadawać obrażenia, harasować i tak dalej, tylko żeby ratować ADC. Czyli pod Wayne, pod Samirę, pod Ashkę. Nie, Ashkę te... nie, chociaż teraz może. To jest fajna sprawa, nie? Czyli generalnie pod takiego agresywnego ADC, który musi się wbić między przeciwników. Nie mam niestety na razie ulta, więc nie uratuję Jaxa i Fiza niestety, a nie pobiegnę tam na śmierć. Oj ja, za tyle pieniążków leci. Hekarim 1000 złota, Fiz 1000 złota. No, nagroda dodatkowa 700. W sumie mogłabym wymienić sobie znowu tą ukryty totem na soczewkę, bo przecież totemy mam już i tak z tego. Moja droga, ale źle zrobiłaś, że złożyłaś zbroję plemienną. Ona od 3000 życia. Nie za szybko. No. Wiem. Skapowałam się już później, nie? Ale to... Ten pan taki podejrzany. Ślam mu z oczu patrzy. Ja bym się cofnął, pomyślał o smoku. Jakbyś dała tutaj gdzieś warda. Tu. Tu chyba najlepiej. No, świetna robota. Ja się przyjrzę tu im. Okej, okay, tam jest Lilianka, spoko. Ja tu mogę nam i tak ubezpieczyć jeszcze boczek. Oj, boczek to bym zjadł. Boczek jest dobry. Oho. Idą na smoka. RIP. O Jezu, ile oni mają tu wardów. O Jezu. What's love got to do? Niestety got to poświęciłam Fiza kosztem reszty teamu. Bardzo dobrze. Dobra gierka, kochani, tak to właśnie wyglądało, kiedy zaczynamy z poziomu chyba 1-4 czy 2-4. Na linii nie istniejemy, gniotą nas, a tutaj się pojawia taki Fizz, taki Hekarim i z czasem idzie się odbić. To jest taki z naszej strony mały na bocie comeback. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, zostaliśmy wykierowani. Też wygrana. No. A, no i oczywiście serducho za duże serce dla Oli. I nawet skrzyneczka. Proszę was. To jest życie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. O! A ja uzyskałam token.